Cześć wszystkim, znowu Punia 7, to dalszy ciąg Arcanum. Więc dzisiaj w odcinku posprzedawałem trochę krapu. Zidentyfikowałem ten pierścień, który znaleźliśmy. To okazuje się być zwykły pierścień ochrony, tylko troszkę gorszy od tych, które obecnie mamy. A czy Virgil potrzebuje jeszcze jakiegoś pierścienia? Potrzebuje. No to trzymaj, Virgil. Ja to popatrzyłem tutaj u Kowala, ponaprawiałem trochę rzeczy. No właśnie, jeszcze może mają podomkę naprawić. Dzięki. I posprawdzałem, że ma parę fajnych rzeczy. Między innymi grube buty za bezcen. Oraz małą kolczugę dla Magnusa. Troszkę poprawiona ochrona. Zawsze się przyda. A dobra. Magnusie, nie biegaj. Już nogo, trzymaj. A dobra, ty masz te zwykłe buty. Mam te buty. Wszyscy mają takie buty. To wezmę, ja sobie wezmę. I tak zazwyczaj to ja biorę moby na klatę. Potwory zazwyczaj zwracają swoją uwagę na mnie. To pewnie przez ten krzykliwy kolor mojej szaty. Albo coś tendencyjny. Nie wiem. W każdym razie jeszcze pohandlujmy, tego nie potrzebujemy, tego też nie. No i dobra, jesteśmy już gotowi, aby ruszyć. Wow, Magnus, ale ty wolny jesteś. Lekkie obciążenie. A, coś wolno biegasz. Okej, dobra. Jesteśmy mniej więcej gotowi, aby ruszyć do klanu koła. Okej, kocioł. So, ja mam już 21 poziom, chyba koło 25 już można się zacząć interesować kotłem. Na razie jeszcze jednak nie. Na razie nie. Zrobimy to sobie później. Takie rzeczy mamy jeszcze czas. Okej, no to w drogę do klanu koła. Tak? Tędy mogę przyjść? Mogę czy nie? Mogę. Okej, dobra. No to w drogę. O, od razu lepiej. Brakowało mi tej muzyki. A ta. Kolejnie odbije się. O, biedacy, nawet nie mieli złota. Prawie rozumiem, że napadają ludzi na drogach. Trochę nie powinni napadać ludzi, którzy wyglądają na niebezpiecznych i uzbrojonych. I którzy są bardziej liczni od nich. Tak sądzę. Może mieli problemy z matematyką w szkole. Tak nie potrafili liczyć, odróżnić dwóch od trzech. A dobra. Nie mi ich oceniać. Nie żyją. Aż co za hełm? A, KP. Okej, dobra. Już zapomniałem, co to za hełm mam. O! Tara! Magicznie pojawiają się przejścia. Już nie potrzebujemy tych okularów. Możemy wejść do klanu koła. Zacna muzyka. Stop! Jakie sprawy sprawdzają cię do klanu koła? Mów! Przybywam tu z ważnymi nowinami. Rozumiem. To rzeczywiście ważne nowiny. Musisz porozmawiać z królem grzmiącym kamieniem. Jego dom znajduje się dokładnie na północny wschód stąd, zaraz za głównym przejściem. Porozmawiaj z nim, a na pewno będzie wiedział, co zrobić. Dobra, dzięki. Tak zrobię. Okej, to jest główny poziom. Tak, są trzy zejścia. I zobaczmy, co my... O, chyba właśnie tutaj chciałem trafić. Tak. Pierwsze pójdziemy sobie na północ. Teraz nie pójdziemy do króla. Nie. Po co od razu pójść i robić wszystkie główne zadania, jak nam każą, skoro można się powłóczyć, pozagadywać, ponarzucać się ludziom. Przecież jesteśmy poszukiwaczami przygód. Tak, to jest pierwszy pan, z którym porozmawiamy.
Z kim mam przyjemność? Znany jestem pod imieniem Train, Żelazne Serce. Ty? Nazywam się Punio. A cóż, Punio, co cię sprowadza do klanu Koła? Ostatnio nie mamy zbyt wielu gości. Czemu? Od czasu... Trzymamy się na uboczu, od czasu, kiedy twoja rasa ukradła naszą technologię. Zwykle dzieci dzierżące siłę naszych bogów. Sama myśl o tym sprawia, że krew mi się we mnie gotuje. Nikt nigdy wcześniej nawet nie wyobrażał sobie, że coś takiego. Skoro więc nasze miejsce w świecie zostało skradzione, odsunęliśmy się od niego. Przyznaję się, że mój rodzaj popełnia błędy, ale jesteś trochę surowy. Masz prawo człowieku mieć własne zdanie, nawet jeśli jest błędne, nie winię ciebie. W istocie spotykam wielu porządnych ludzi, ale jako rasa brakuje wam dojrzałości. Z tym się chyba nie mogę sprzeczać. Czy mogę o coś cię zapytać? Co masz mi... powiedzieć o klanie Koła. Klan Koła jest pierwszym i największym ze wszystkich klanów, dlatego też zajmujemy pozycję głowy klanów. Rządzimy niepodzielnie od czasu wielkich wojen klanów. Wojen klanów? Chyba za dużo powiedziałem. Wielkie wojny nie są tematem do rozmowy z obcymi. Okej, okay, dobra. Czy on ma coś... eksperta? Szkolenie... Nie, innym razem. Coś powiedział. Jedna sprawa. Wiem, że jesteś wędrowcem. Jeżeli jednak odwiedzisz klan Kamiennego Ostrza, to mógłbyś wtedy dostarczyć wiadomość mojemu bratu? Nie ma go do około 15 lat. A ja potrzebuję tu jego pomocy. Jest trochę leniwy, jeżeli mnie rozumiesz. Okej, dobra. Na pewno tak zrobię. Proszę. Bardzo, tutaj mam iść. Okej, dzięki. Starczyło z nim zagadać i pewnie odejść sobie. Okej, tu paru strażników. Troszkę zajmę im sypiać. Krasnoludy na pewno dużo muszą sypiać. Kolejny pan? Witam cię panie, kim jesteś? Nazywam się Eryk Obsydianowy, miło cię spotkać. Witasz Eryku, mam parę pytań, jeżeli nie masz nic przeciwnie. Nie przeciwko. Eryku, czym się znajdujesz w klanie Koła? Ja jestem historykiem. Badam naszą krasnoludzką przeszłość i podjęte przez nasz decyzję zbierając przedmioty o historycznej wartości. Gdy mogę, staram się przekazywać innym naszą historię. Mam tylko nadzieję, że być zwierciadłem krasnoludzkiej duszy. Co obecnie badasz? Obecnie studiuję krasnoludzkie legendy i mity. Ostatnio natrafiłem na coś interesującego. Nawet bardzo interesującego. Co takiego znalazłeś? Przepraszam za to. To tak ekscytujące, może jednak powinienem przejść do rzeczy. Krasnoludzka mitologia opowiada o starożytnej rasie krasnoludów, których cywilizacja pełna była cudów, niespotykanych od tamtej pory. Znani byli jako klan żelaza. Klan żelaza? Istnieli naprawdę? Co się z nimi stało? Cóż, nikt tak naprawdę nie wie, czy istnieli naprawdę i co się z nimi stało w takim razie, ponieważ nie znaleziono dotąd żadnego dowodu ich istnienia. Ale parę tygodni temu jeden z naszych górników wykopał stary krasnoludzki topór. Jego rękojeść była wydrążona, a w środku znajdowało się to. Pokazuję ci coś, na wygląda stary schemat. Co to takiego? Tak, to chyba nie może niczemu zaszkodzić. Mam kopię tych schematów. Jeżeli tobie uda się znaleźć miejsce żelaza, zawsze mogę sam poszukać. A jeśli go znajdziesz i będzie tam kamień Duriana, przynieś go do mnie. Dla kogoś spoza rasy krasnoludów byłby bezwartościowy, a dla mnie niezwykle cenny. Niestety nie mogę zaofiarować ci w zamian nic. Oprócz wdzięczności obawiam się, że historycy nie są zbyt zamożni. Okej, to będzie dla mnie zaszczyt bez względu na zapłatę. Wspaniale, to schemat. Życzę powodzenia. Dobra, zobaczmy co to za schemat. Kowalstwo. Żelazny klucz. Potrzebujemy kamiennego serca oraz mirfilowej blachy. Szukaj miejsca żelaza, gdzie leży kamień, głosy, księga prawdy, bla bla bla. No dobra, czy mamy jakiś kamień serca? Wygląda na to, że nie. Mirfilowej blachy tym bardziej nie mam. Więc będziemy musieli się tym zająć, kiedy już znajdziemy coś takiego. Okej, dobra. Kolejny pan. Witaj, dobry krasnoludzie. Mogę zapytać, jak masz na imię? Nazywam się Vegard. Vegard Moltenflow. Miło cię spotkać, chłopcze. Witaj, Vegard. Nazywam się Bunio.
Miło cię spotkać. Witaj u klanu Koła. Czy mogę ci jakoś pomóc? Tak właściwie mam parę pytań. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Ja jestem tylko starym krasnoludem, który nie chce nikomu wchodzić w drogę. Byłem górnikiem dawno temu, kiedy głębia jeszcze działała. Głębia? Czym jest głębia? Głębia to stary system grot, gdzie kiedyś była kopalnia żelaza. Wyjście jest niedaleko stąd, tuż obok Królewskiego Pałacu. Czegoż tam się nie kopie? Nie ma tam już żelaza, chłopcze. Sam dużo wydobyłem. Jedynie co pozostało w głębi to ciemność i potwory. Nie najlepsze miejsce na przechadzki. To przykre. Zgubiłem tam coś dawno temu, ale nikt już tam nie wchodzi. Rozkaz króla i inne takie. Co tam zgubiłeś, Wygardzie? Dawno temu zgubiłem pewien klucz. Ten klucz otwiera drzwi do sekretnej komnaty daleko w grotach głębi. Komnaty, którą wyrzeźbiłem własnymi rękoma. W tym pokoju znajduje się moja rodzinna scheda i chciałbym ją zobaczyć przed śmiercią. Kiedyś często szukałem tego klucza, ale odkąd zamknęli głębi, nie mogłem już więcej szukać. Może ja mogę zyskać to dziedzictwo? No nie wiem. Przy wejściu do głębi zawsze stoją strażnicy, a nie chciałbym ci sprawiać żadnych kłopotów. Ale jeśli przypadkiem dostaniesz pozwolenie na wejście do tych starych grot i odzyskasz moje dziedzictwo, z chęcią podaruję ci mocny hełm krasnoludzkiego górnika. Dobrze pomaga w widzeniu ciemnościach. Załatwione. Niedługo z nim wrócę. Więc niedługo mam na myśli kiedyś. Okej. Okay. Czy ktoś tu jeszcze jest? O, jakieś plotki. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od kopalni. Górnicy powiadają, że coś strasznego pojawia się tam na dole i ładnych kilku z nich nigdy się już nie powróciło na powierzchnię. Może jakieś jeszcze inne plotki? Szuka swojego brata. Okej. Okay. Właśnie już to dowiedzieliśmy się o tym. Jeżeli chcesz złożyć ofiarę Alberichowi, przyjacielu, to jego ołtarz znajduje się w królewskich ziemiach. Okej, okay, dzięki. Coś jeszcze? Prawdziwego króla. To ciekawe. Bo mamy z nim porozmawiać, więc to powinno nas zainteresować. Niepokoi mnie strzała Thorvalda dwa razy. Nie widzieliśmy go już ponad 20 lat. Obawiam się, że zaginął. Okej, okay, ja go widziałam, ale chciał wrócić ze mną. Jego problem. Na północy za górami znajduje się dziwne trzęsawisko. To już wie, co można tam znaleźć. A w rzeczy samej. To chciałem od niego usłyszeć. Okej. Okay. No to teraz zabieramy się stąd. Ponieważ mamy jedną rzecz do załatwienia poza klanem. Ale najpierw zajdźmy jeszcze do tutaj, do tego przepięknego gaiku. I zobaczmy. Co tu jest? Głośne drzwi z pewnością. Jakieś grzyby. Jakieś łodygi. Wow, ciemno tutaj. O, korzeń glinka. Jakieś maki. Naprawdę tu ciemno. Czy mam może jeszcze jakąś latarnię? Nie, chyba wszystkie sprzedałem. A ile mnie nie myli, to powinna być jakaś gałązka. Korzeń pasji. O, chyba o to chodzi, korzeń pasji. Liść tytoniu. Tutaj chyba nie ma żadnych rzeczy. O, coś jednak jest. Korzeń glinka. Mhm. A chodziło nam o ten korzeń pasji. Nie widzę żadnego innego. O, właśnie o to chodziło. Gałązki oliwne. Właśnie o to. Chodź tu. No, z drogi psie. Oni chyba już wzięli? Wzięli. Wiedźmi jad. Nie, chwila. Gałązka oliwna. No to jeszcze muszę wyjąć jeszcze jedną. Okej, okay, dobra. Mamy to, po co przyszliśmy. A to nie będzie potrzebne. Dobra.
Możemy ruszać do klanu... jak to się nazywało? Jeszcze raz. Nie tu, nie tu, dzień. Erlada. Ta, poszukuję. Wspomniał o jakimś klanie z dziwną nazwą. Przejrzymy mapę i pójdziemy gdzieś. A potem tutaj wrócimy. Potem. No dobra. No to ruszajmy do... klanu Kamiennego Ostrza. Tak, w rzeczy samej. Okej, wspomniał coś o tym na północny wschód czy zachód? O jakimś bagnie. Najwidoczniej nie zaznaczyło mi to żadnej lokalizacji. No cóż, trudno. Myślałem, że zaznaczy lokalizację, ale nie. Znaczy, że będziemy się to jakoś sami znaleźć. Okej, klanie Kamiennego Ostrza, szykuj się, nadchodzimy. Wszelki wypadek rzucę tarczę. Mam kiepskie wspomnienia z krasnoludzkich kopalni. A ta nie wygląda jakby miała coś... Właśnie. Pytanie, panie, czy jesteś odporny na... O, nie jesteś odporny na magię. Na magię nekromancji. A właśnie. Virgil jednak poniósł tą tarczę. Od razu wyekwipował. Więc on ją teraz sobie włada. Dobrze dla niego. Próbuję w sumie dać Magnusowi. Ponieważ Magnus jest bardziej wrażliwy. Trudniej go wyleczyć. Wow, wow. To było coś silnego. Geoda. A, więcej. Krwawy strażnik. Silne skubańce. Krzywda. A, nie widzę go. Niedobrze. 22 poziom. Wow, naprawdę walą w zbroję. Ale w buty mi cały czas uszkadzają. Okej. Okay. Pokrzywdzę ich trochę. Okej. Okay. Po tej podróży będę musiał z powrotem pójść do kowala. Virgilowi też trochę uszkodzili zbroję, ale cóż. Niewolnik czarnego plugawca. Wow, wow, wow. Coś to jest. Czarny bezczyściciel. Nie wiem co to było, ale właśnie to zabili. Zabiliśmy. Ale co? Trzeba im przyznać, są naprawdę wytrzymałe. Dziady. Czarny bezczyściciel. Niestety nic nie mają przy sobie, szkoda. No cóż, co to możemy jeszcze zrobić? Wiecie co, poeksploruję jeszcze. Zobaczymy, co jeszcze możemy tu znaleźć. Nic, za bardzo nic ciekawego, tylko zawalone jakieś przejście. Tam też nie było nic ciekawego. O, jakaś goda. Zawsze fajnie mieć więcej klejnocików. No i dobra. Mogłem puścić tam parę kuli ognia, ale coś tam, za późno. Coś tu się dzieje. Zamknięte drzwi, dużo krasnoludów.
Muszę znaleźć do nich klucz w takim razie. No dobra, poszukajmy klucza. Czy czegoś w tendencji. Tutaj chyba nic takiego nie było. Gnijący piechur. Truja. Okej, dobra. Następny poziom. Uniki. I fajnie. Uniki powinny nam pomóc zdzierżyć te plugastwa różne. Aha. Podejdź tu, panie. Żebym mógł cię zobaczyć. Okej, za późno. No i dobrze, lepiej, że pies wyskoczył do niego. Drewniana skrzynia. Łap! Dobrze by się spodziewał. To był dobrej jakości mech. Mamy lepsze rzeczy. I co my tu jeszcze mamy? O, mamy parę niezwiedzonych miejsc. Mechaniczny młot! Całkiem okej. Okay. Sobie wezmę, może ktoś będzie chciał skupić to dziadostwo. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Zamknięte, szkoda. Zawsze możemy je otworzyć domowym sposobem. Aha. Wy poczekajcie. Nie. Czekaj. It is done. Okej. Otwórzmy te drzwi. Okej, po drzwiach. Coś jeszcze tu jest zamkniętego? Kolejne zamknięte drzwi. Myrtylowa blaka. To będzie fajnie. To się może przydać. Ale najpierw otwórzmy jeszcze te drzwi. Świetnie. Coś my tu mamy. Wiecie co, nie będę się tu zapuszczał bez reszty drużyny. Okej. Okej. Zeszkodź. Nie to. How can I help you? It's about. W sumie całkiem ciężka ta blacha. I krasnoludzka ruda. O właśnie. Magnusie. How can I help you? What would you like me to do? How can I help you? Co ty możesz zrobić? O właśnie, ta krasnoludzka ruda jest potrzebna do tego ultra lekkiego topora. Więc myślę, że sobie wezmę. Tryby śmigi nam niepotrzebne żadne. Lekkie obciążenie i możesz jeszcze sporo ponieść, więc trzymaj. I zobaczmy, jeszcze tutaj mamy parę komnat. O, tej beczki jeszcze. Okej, więcej krasnoludzki rudy. Będę musiał poznajdować trzonki topora. Okej, akurat w sam raz. Tak, nie, to najwyżej posprzedaję to. To już sprawdzałem. Jeżeli nie znajdziemy żadnego klucza, to najwyżej wyważymy tamte drzwi. I porozmawiamy z tamtymi krasnoludami. Okej, tu jest jakieś przejście. Wow. Co tu się dzieje? Cokolwiek to jest, długo już nie pożyje. Mogę warunić tutaj kulę ognia. Ale to w sumie bardziej poraniłbym swoich niż jego. Okej. Okay. Blokują mi przejście, więc... Co oni, niech się nim zajmują. Wygląda na to, że skupię się na Virgilu, to dam mu jeszcze tarczę. Okej. Okay.
Ciężko było, on padł na żonę, ale w końcu padł. Okej. To była całkiem niespodziewana walka. Pałkarz. Dziwna nazwa. O, straszne rzeczy musiały się tu dziać. Zobaczcie tylko na to. Jest tu coś do wzięcia? O, o, stół. Jakiś necromizer. Niezidentyfikowany medalion, pierścień oraz książka. No i to chyba tyle. Przeczytajmy tą książkę. 10 lutego. Ostatnio pracowałam pilnie, aby upewnić radę, że powołanie mnie na radnego nie było błędem. Jako pierwszy ludzki czarodziej w Radzie Elfów czuję, że spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność udowodnienia swojej wartości i pokazania, że moja wiedza o starej magii jest równa ich wiedzy. Wierzę we wsparcie Nasruddina i kilku innych, ale Aronax i jego lobby mają mi złe moją obecność i wydają się, że zrobią wszystko, abym tu nie pozostał. Odkryłem coś niezwykłego. Muszę przeprowadzić dodatkowe badania, ale to może być dokładnie tym, czego szukam. Sposobem na przekonanie całej Rady. Ile jestem wart? Muszę się w to głębić. Jestem zdumiony rzeczami, które odkrywam. Zdaje się, że istnieje inna strona nekromancji, której nie byliśmy świadomi. Tak, dawno temu odkryłem moc pozwalającą na skrzeszenie umarłego, ale nie śmiało się, że mógłbym rozmawiać z ich niematerialnymi duszami. To niesamowite. Te biedne duszyczki cierpią, ale rzeczy, które mogą nam powiedzieć... Myślę, że jestem na pograniczu odkrycia całkiem nowej szkoły magii. Wkrótce podzielę się moimi odkryciami z resztą Rady. Dzisiaj ożywiłem martwego lwa górskiego. Znalazłem go niedaleko mojego laboratorium. Zdechł z przyczyn naturalnych. Ożywić ciało to nie to samo, co skrzesić je, bo ciało to jedynie doczesna powłoka umocniona przez duszę, którą udało mi się w nim zatrzymać. Nie był to jednak najprzyjemniejszy widok. I wkrótce uwolniłem duszę tego stworzenia. Ale możliwości stworzenia tej umiejętności są niezliczone. Zastosowania tej umiejętności są niezliczone. Naprawdę znalazłem tu coś niesamowitego. Odkryłem, że można wyciągnąć prawdziwą duszę z istoty żyjącej. Wszystkie moje eksperymenty przeprowadzone na bestiach, ale... Nie ma wątpliwości, że zaklęcie doskonale będzie działało na żywych, świadomych istotach. Nie żebym miał to kiedyś wypróbować, ale rozpala to moją ciekawość, kiedy nowa wiedza staje otworem. Uzyskałem wizję świata umarłych i teraz muszę go zrozumieć. To jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo, ale muszę podążać dalej, do końca. Nasruddin i świta członków Rady wpadli dziś do mnie, bo zastanawiało ich, dlaczego zaniedbałem swoje obowiązki. Chciałem im opowiedzieć, co się wydarzyło, ale siedziałem cicho, bo wciąż mam jeszcze dużo do zbadania. Błagając trochę prywatności i udając nie najlepsze zdrowie, obiecałem na nowo podjąć obowiązki tak szybko, jak będę mógł. Widziałem po wyrazie twarzy naszego przywódcy, że mi nie wierzył. Nie mam zbyt wiele czasu. Rozmawiałem z grabarzem z pobliskiego miasteczka. Gdy wypełniałem jego sakiewkę, gwałtownie zmienił swoje nastawienie i pod koniec każdego tygodnia będę miał świeże dostawy. Moje teorie były słuszne. Wiem, że niektórzy, widząc moje eksperymenty, myślą, że zrobiłem je w imię magii i nazywają potwornymi. Ale przecież te ciała, które tchnąłem życie, były martwe. No i użyłem ich, aby pogłębić naszą wiedzę. Teraz, kiedy możemy kontrolować duchy, któż mógłby stwierdzić, co jest dobre, a co złe? Nie jestem tyranem, ale moc to kontrola. Mam teraz taką moc. Ja i tylko ja. Rada dowiedziała się, co robiłem i radni się wściekli. Aronax głośno domaga się mojej banicji. Nasruddin nie mówi nic, a reszta patrzy na mnie z nieufnością lub odrazą. Czyż nie widzą mocy w moich odkryciach? Znaczenia, żal mi tych biednych, nieuświadomych istot, uwięzieni w swoich płytkich myślach, chwilą jak małe dzieci w obawie przed tym, czego nie rozumieją, a zrozumieć powinni. Wydano wyrok i Choro stają przed Radą, by przyjąć decyzję o wygnaniu. Nie pójdę do otchłani ze strachem czy ze złością, a jedynie z niecierpliwością.
Jeśli to moja śmierć, będzie to jak powrót do domu. Może nigdy nie było mi pisane żyć wśród żywych. Jeśli tak, to szeroko otwartymi oczami wejdę w nieznane i przywitam to, co tam zobaczę. Okej, okay. To był dziennik Kergana, jednego z wygnanych. Jak się okazuje, był również twórcą czarnej nekromancji. I cóż, bo jedyny z wygnanych był, oczekiwał tego z niecierpliwością. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku pójdziemy do tamtych krasnoludów, zagadamy do nich, co tu się stało. No i wrócimy do klanu koła i porobimy inne rzeczy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.